Marszałek, panie i panowie, panie ministrze, projekt terminalu LNG ma szansę zostać bodajże jedynym z ambitnych przedsięwzięć rozpoczętych w latach 2006-2007, który został kontynuowany i przyjęty. W dziesiątkach innych spraw, linii politycznych został w 2007 roku dokonany dramatyczny zwrot, dramatyczna zmiana. Pan poszedł przez chwilę i pańscy, przepraszam, nie koledzy klubowi, ale posłowie Platformy sugerowali o tym, że w 2006-2007 roku został zmarnowany czas, czy nie został ten czas optymalnie wykorzystany. Proszę w to nie iść, to jest ślepa uliczka, nie ma co tego drążyć. Powracanie znowu do argumentów, że wszystko zawinił PiS, jest już argumentem, który się całkowicie wyprał. To, co było zrobione, to oczywiście delokalizacja. To, co było zrobione, to oczywiście wyprostowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Świnoujściu. To nie jest bagatelna sprawa. To należało odpowiednio przegryźć całe te procedury. To, co było zrobione, to rozpoczęcie oceny wpływu inwestycji na środowisko, zawiązanie spółki celowej itd., itd. Platforma, która cieszymy się z tego, że przejęła ten projekt i go prowadzi, przez szereg miesięcy obwąchiwała, mówiąc kolokwialnie, tą inwestycję. Zastanawiała się co do tego projektu. Dopiero po około 8 miesiącach rządzenia podjęła decyzję, tak, realizujemy. Następnie jeszcze kilka miesięcy przeniesienie spółki polskiej LNG z PGNiG-u do Gazsystemu itd., itd. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której realnie istnieje możliwość opóźnienia harmonogramu, bo sądzę, że ten terminal ostatecznie powstanie. Jestem co do tego przekonany, że zaangażowanie i kolejnych rządów i opinii publicznej, która jest autentycznie przekonana co do tej opcji, nie pozwoli na wstrzymanie tych kroków. Natomiast pańska odpowiedź nie dostarczyła nam odpowiedniego poziomu pewności, odpowiedniego poziomu komfortu co do tego, kiedy to nastąpi i czy nie nastąpi przerwanie procesu budowlanego realnie. No, faktem jest to, co widzimy na dziesiątkach innych miejsc w kraju, to, że do ostatniej chwili wykonawcy zapewniają, że wszystko jest w porządku, no bo tak, oczywiście, tak jest ich interes. Do ostatniej chwili próbują negocjować z bankami, do ostatniej chwili próbują negocjować z podwykonawcami i nawet w dobrej woli, ja nie zakładam tutaj, że tutaj są jakieś inne motywacje, próbują tą sytuację ratować, no ale później następuje ta sytuacja, o której mówił pan poseł Naimski, jeszcze o 17:00 koniec notowań giełdowych, następnie po godzinie, po kilku kwadransach wybucha negatywna informacja. I w związku z tym, jeżeli byśmy musieli przeanalizować konkretnie to, co pan odpowiedział na nasze pytania, pamiętając o jednej podstawowej zasadzie, znanej prawnikom bardziej praktykom niż osobom, które nie przegryzły pewnych spraw, umowy nie mówią o tym, jak strony będą się zachowywały, ale o tym, jak powinny się zachowywać. To znaczy, że gdyby przychodzi co do czego, to wszyscy zachowują się zgodnie z zasadą, chociażby w przypadku banków, błogosławiony, który trzyma, który ma, beatus quiterunt. Wchodzą na wszystkie rachunki bankowe, zajmują gotówkę, egzekwują gwarancje. Spółka jest osuszana z gotówki i przestaje mieć po prostu możliwości funkcjonowania. Obojętnie co mówią umowy, obojętnie co mówią przepisy umów co do tego, czy to jest rachunek wyodrębniony, czy nie. Mówią oczywiście o odpowiedzialności solidarnej, ale później jest kwestia chociażby przejęcia tego placu budowy, a mamy informacje o tym, że to wcale nie wygląda tak optymistycznie, jak pan to przedstawił, że standard wykonawstwa jest wątpliwy w przypadku chociażby już wykonanych zbiorników i jakości spawów. Niewykonane są właśnie, dziękuję panu, mojemu koledze klubowemu, kopuły na zbiornikach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jest niebezpieczeństwo, które polega na tym, że w momencie, kiedy wszystko pęka,
Następuje przeciąganie liny pomiędzy uczestnikami i konsorcjum, kto ma za co odpowiadać. Oni wiedzą także, że rządowi zależy na tej inwestycji i wobec tego jest ta klasyczna sytuacja, o której pisał pan, mówił pan Zagłoba, czyli złapał kozak tatarzyna. Oni, siedząc na placu budowy, rząd poniekąd także staje się ich zakładnikiem. Konsekwentny wykonawca może to wykorzystywać. Z tych wszystkich powodów, także które przedstawili moi koledzy klubowi w wypowiedziach, Komisja Gospodarki poprosiła Najwyższą Izbę Kontroli o przeprowadzenie kontroli w tym procesie. Mamy nadzieję, że ona wyjdzie jak najlepiej, że sytuacja zostanie uratowana w ten sposób, że w zasadzie istnieją kilka tylko możliwości, ażeby nie nastąpiło przerwanie robót budowlanych realnie. To znaczy błyskawiczne przejęcie tego przez innych uczestników konsorcjum, bądź poniekąd odseparowanie, ale to już jest bardzo trudna sprawa, odseparowanie tej umowy hydrobudowy z polskim LNG od całego pozostałego portfela zamówień, które posiada hydrobudowa w całej Polsce. I otoczenie niejako tego kontraktu kordonem sanitarnym, który kiedyś chcieliście stosować wobec nas. Dziękuję. Dziękuję.